No to teraz narysujmy sobie wykresy do tego, czyli mamy tak. W pierwszym przedziale, czyli tutaj było 1, 2, tu jest 3, tutaj 4. Dostaliśmy co? Tu 0, tu 4. Czyli rysujemy sobie tak i linią prostą. Tam, gdzie są tylko siły skupione w układzie, czyli w naszym przypadku było, widzicie, tu są same siły skupione, tutaj wszędzie są linie proste. Tutaj, gdzie będzie obciążenie równomiernie rozłożone, będzie parabola. Dobra. I tu wyszła nam wartość jaka? 4 kilonewtonometry. Tak jak napisałem, jakbyśmy sobie oznaczyli te włókna, to tutaj jest. Tu są plusy, tu są minusy. Przy siłach tnących obojętne, możemy tutaj narysować plusy, tu minusy i tutaj tak samo. Tutaj nie ma znaczenia. Tutaj się liczy tylko, żebyśmy narysowali dobry znak. Czyli jak będzie coś plusowe, to musimy napisać, że to jest plus. Tutaj nie musimy dawać znaków, tu wystarczy, żebyśmy tylko narysowali wykres po dobrej stronie. To jest najważniejsze przy momentach. Ale ja napiszę tutaj, że tu znak jest plus. Dalej. 2, 3. Mamy 4 i tutaj 4, czyli tak. Na plusie czwóreczka. OK, i w ostatnim przedziale tam, bo już wiem co wyszło, wyszło nam tu parabola o wartości tutaj 13. Zobaczmy, ile tam było, 13 czy 7. W porządku. To jest na plusie, to jest na plusie, tutaj jest wartość też czwórki i to jest na odległości, no wezmę z tego pierwszego przedziału, który analizowałem, czyli szedłem z x-em od tej strony, czy 4, była to odległość 1, 3, 6, 6, no tutaj jest z drugiej strony, niech będzie odległość 1, 6, 3, 3. Dobra. No i to oczywiście jest parabola wygięta na dół, bo obciążenie działające jest na dół. Parabola. Inaczej krzywa drugiego stopnia. Dobra. Tnące. No to tnące. Tu była tnąca równa 2 na pierwszym przedziale, czyli plus 2. Bo tu był przedział 1, 2, 3, 4. Dalej, na drugim przedziale 2, 3 wyszła tnąca równa 0. Możemy zapisać tak, jako 0 lub zapisuje się w ten sposób, że nic tam nie ma. To jest obojętne. A na trzecim przedziale mamy co? Wartość, zobaczmy tutaj, 13. I tutaj minus 16. Dobra, czyli tak. I to miejsce przecięcia jest tą wartością, gdzie tutaj występuje ekstremum. Czyli tutaj było 13, 6, 6, 6 na plusie, a tutaj jest na minusie równe 16, 3, 3, 3. Dobra, tak można to określić. No jak widzicie, tu jest jeszcze jedna rzecz. Ta trzynastka to jest inaczej wartość siły tutaj tej reakcji, a ta szesnastka też jest wartością tej reakcji. To się tak sprawdza mniej więcej, jak się patrzy na zadania. Dalej. Przy enach co było? No to na pierwszym i na drugim przedziale wynosi minus 13, 6, 6, 6 kN. Nie piszę tutaj znaków, żeby o tak lepiej zapisać. Kilonewtona, przesunę to do góry. To jest w kilonewtonach też, a to jest w kilonewtonometrach. Dobra, a tu nie ma nic. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te wykresy.
Tak się oblicza ramy. Zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam też do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę.